Cześć! Z tej strony Wiki z Dziko TV. Dzisiaj jest ze mną Nadia, a to program Quizmania. To ja jestem prowadzącym. Dzisiaj mamy takie urozmaicenie, że za każdą złą odpowiedź dziewczyny będą musiały wylosować jedną żelkę. Albo trafią na coś dobrego jak kola, albo mniej dobrego jak ciakarma. I w tym momencie zaczynamy. Pytania są ułożone odpowiednio pod wiek 8 lat i 10 lat. I będą pytania padały na przemian. I za każdą dobrą odpowiedź jest punktik, za złą odpowiedź jest wzięcie udziału w wspaniałym żelku, jaką jest fasolka wszystkich smaków. Gotowi? Zaczynamy! Pierwsze pytanie, Nadia, jest kategoria zwierzęta, a pytanie brzmi: jak nazywa się największy ssak na Ziemi? Podpowiem, że żyje w wodzie. To ja czy ona? Wieloryb? Wieloryb. Masz pierwszy punkcik. Wiktoria, gotowa? Też kategoria zwierzęta. Jak nazywa się największy kot na świecie? Co? I to żyje w... na Saharze. Albo w, tak, na Saharze, w dżungli. Podpowiedzieć bardziej? Tak. No paski. Zebra? Kot. A, kot. Tygrys. Tygrys, dobrze. I wiecie, jaką największą wielkość mają te koty? Potrafią ważyć nawet ponad 300 kg. A wiesz, ile taki wieloryb potrafi ważyć? Nie. Ponad 100 ton. To jak tate auto ma ponad 2 tony, to taki 50 samochodów tate. Dobra, to kolejne pytanie. Dalej, kategoria zwierzęta. Jak nazywa się ptak, który nie lata, ale świetnie pływa? Jest nawet bajka o tych ptaszkach. Kojarzysz bajkę Madagaskar? Tak. Tam były to ptaki. Serial mają osoby. Wyglądają trochę jak siostry zakonne. Pingwiny. Tak. I te ptaki w ogóle spędzają większość czasu w wodzie. Mniej są na lądzie niż w wodzie. Dobra, Wiktoria, dla ciebie kolejne pytanie. Jak nazywa się zwierzę, które jest znane z budowania tam? Takie jest drewno, co blokują rzeki. To zwierzę. Tak, to się nazywało, czekaj. Bobry? Bobry, no. Dobra, teraz dla ciebie. Też kategoria dalej zwierzęta. Ostatnie pytanie. Jak nazywa się zwierzę, które zmienia kolory, aby się ukryć? Sobie na K. Takie kajaszurka, to zmienia kolor. Ale tak, żeby się wtopić w otoczenie, to kolory różne. Kojarzysz? Nie. Chcę powiedzieć? Kameleon. Przepraszam, na rozumiem to. Dobra, to masz albo kole, albo karmę. W razie czego tam masz gwizdiczek. Kola? Kola. To się to szczęściło. Ale kola się rymuje ze szkoła, no to idziemy teraz na szkołę. Kola, szkoła. I Wiktoria, dla ciebie pierwsze pytanie. Jak nazywa się przedmiot, na którym uczysz się pisać opowiadania i czytać książki? Polski. Tak. Lekcje polskiego pomagają rozwijać umiejętność pisania i czytania, prawda? Dobra, to teraz też będziemy w szkole, tym razem w Anabi. Jak nazywa się przedmiot, na którym uczymy się liczyć i rozwiązywać zadania? Super. I Wiktoria, dla ciebie teraz pytanie. Jak nazywa się przedmiot o liczbach i geometrii? Geografia. Geometrii. Nie.
Liczba i gonad. Ja nie mam jeszcze tyle przedmiotów. Masz ten przedmiot. I jak ci powiem odpowiedź, to się zaśmiejesz. Powtórz jeszcze raz, proszę. Jak nazywa się przedmiot, na którym uczysz się o liczbach i o geometrii? Wiesz, co to jest geometria? Nie. Kwadrat, trójkąt i tak dalej. Nie, nie wiem. Nie wiesz, jak nazywa się przedmiot? Czekaj, jeszcze raz. Liczymy do pięciu. Raz. O nie! Dwa. Dobra, nie wiem. Matematyka. Trójkąt, kwadrat, liczba. Dlatego mówię, że będziesz śmiała, bo miała też przedmiot matematyka. Zapraszam. A ty masz do wyboru albo truskawkę, albo ostrą paprykę. Kalifornia. Uła. Trzymam kciuki, żeby to była truskawka. Truskawka. A Wiktoria bardzo nie lubi ostrego, więc tym bardziej trzymam kciuki. Ostre? Ostre? Marzyła języciak, to wiemy, że to nie było to, co chciałam. Dobra, Nadia, gotowa? Jak nazywa się przedmiot, na którym uczysz się o roślinach i zwierzętach? Na tych lekcjach uczycie się o świecie wokół was. Kojarzysz? To dam ci pierwszą literkę. T. Polski? Uczy się na da. Fasolka? Chyba. Powiedzieć? Tak. Przyroda. No. Bo tropikalne owoce albo ślimaczek. Nie, aha, tak. Ślimak? Ty jadłeś kiedyś ślimaka? Nie. A ty jadłeś? Ostatnie pytanie z kategorii szkoły. Jak nazywa się miejsce w szkole, gdzie można wypożyczać książki? Czekaj, biblioteka. Tak, to skarbnica wiedzy i miejsca do czytania. I ostatnie pytanie dla ciebie. Jak nazywa się miejsce, gdzie dzieci chodzą, żeby się uczyć? Szkoła. Tak jest. I z racji tego, że teraz co mamy? Wakacje. No to pytania temat wakacji. Jasie! Wiktoria, jak nazywa się miejsce, gdzie można podziwiać ryby i inne morskie stworzenia w dużych zbiornikach? Co? Jezioro? Nie. Gdzie można je podziwiać, że idziesz i je tam oglądasz, widzisz. Powtórzyć? Jak nazywa się miejsce, gdzie można podziwiać ryby i inne morskie stworzenia w dużych zbiornikach? Takie miejsca, które pozwalają nam z bliska oglądać podwodny świat. Widziałaś to nawet w bardzo dużej wydaniu. Widziałam, ale nie wiem, czy się nazywa. Nie pamiętam, jak to się nazywa. To można powiedzieć, że to jest akwarium, albo po prostu iść do oceanarium. To jest taki wielki zbiornik, byliśmy nawet. Tak można powiedzieć akwarium? Mhm. Bo tam też widzisz, oglądasz rybki. Aha, to mogę powiedzieć akwarium. Nie będę to robiła z tego. No jak dorosłeś, to będziesz. Ale masz teraz... Hir albo... Albo... No, zaraz mi powiesz. Jabłuszko. Chyba. Jest to gruszka właśnie. No, tak. Teraz mi się poszczęściło i... Teraz dla ciebie pytanie. Jak nazywa się miejsce, gdzie jest dużo piasku i można budować zamki? Plaża. No i super. Pytanie dla Wiktorii. Jak nazywa się budowa, której można zobaczyć różne zwierzęta z całego świata? Może zo. Zo. I teraz pytanie dla Nadii. Jak nazywa się środek transportu, w którym można latać na wakacje? Super. I teraz pytanie ostatnie z tej kategorii już dla Wiktorii. Jak nazywa się czas, kiedy dzieci mają przerwę od szkoły i mogą odpoczywać? Super.
I ostatnie pytanie dla Nadii. Jak nazywa się pojazd, którym można pływać po wodzie? Jeszcze nie mówię. To powiem, że jesteś takie miasto w Polsce. Tak. I zmieniamy kategorię na bajki, filmy dla dzieci. O nie! Jak nazywa się superbohater w czerwonym kostiumie, który walczy z przestępcami? Ja się... Używa pojedynczych sieci. Pojedynczych sieci? Mhm. A, to jest łatwe! Wiesz... A to był mężczyzna? Spider-Man? Yes! Dobra, Nadia. Jak nazywa się najsłynniejszy mysz z kreskówek? Najsłynniejsza myszka z kreskówek. Ratatouille? Bardziej znam. Ratatouille? Ja bym tego nie znała. Najbardziej znana myszka na świecie. Postać z bajek Disney. Ale mi pracuje. Jest... Ona i często pokazywana z kaczorem. Tak jest. I Wiktoria, teraz do ciebie drugie pytanie. Jak nazywa się film o chłopcu, który znalazł magiczną lampę? Oglądaj. Magiczną lampę? Tak. Pocierał ją. Tam nie. Dżin z niej wychodzi. Taki niebieski. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Nawet nie przypomnij sobie? Nie. Zapraszam. Odpowiedź to Aladdin. Amen. No ale ci się farto. Mięta albo guma do rzucia, to tutaj wszystko dobre? Mięta. Brawo. Mięta? Ja nie lubię mięty. A jak nazywa się, Nadia, film, w którym bohaterką jest mała rybka szukająca swojego syna? Taka czerwona gwiazda. Porządka? Tak. Gdzie jest Nemo? Nemo był czerwony? No, biało-czerwony. Pomarańczowy! No tak. To jest pomarańcz. O, też guma albo pasta. I ostatnie pytanie z kategorii bajeczki. Guma. Jak nazywa się księżniczka, która mieszka w 7 krasnoludkami? Królowna Śnieżka. Tak. No to ona znalazła tam schronienie u 7 krasnoludków. No tak, i to ja. I teraz, Nadia, ostatnie pytanie dla ciebie. Jak nazywa się zielony ogr, który ma osła jako przyjaciela? Szereg. Tak jest. To jest łatwe. Dobra, i teraz ostatnia kategoria. Jest nią jeden. I pierwsze pytanie. Jak nazywa się potrawa z mąki, jajek, mleka smażona na patelni? Ale co to jest? No ty. Naleśniki? Tak. A dobrze. I teraz Nadia. Jak nazywa się owoc, który jest żółty i ma kształt półksiężyca? Tak jest. I drugie pytanie z tej kategorii. Jak nazywa się ser żółty, który jest często używany na pizzę? Ojej, nie wiem. No to nie wiem. Tak wiem, o co ci chodzi. Pierwsza litera to M. Więcej nie powiem. Mascarpone? Nie. To nie wiem. Mozzarella jest delikatnym. Ja. I ciągnącym się serem. Zapraszam. No masz albo co piekalne, albo znowu ślimak. Ja powiem, ślimaka trafiłam. Słodkie? Słodkie to owoce, ja nie mam coś ślimaka. Czekaj, moje żuje. Czuję pomarańcza. Albo? Przed ostatnie pytanie już. Jak nazywa się słodkie jedzenie, które jest zrobione z mleka i z cukru? Słodycze. Z mleka i cukru i... Przydaje się w takiej upalni. O czym najbardziej marzysz, jak jest gorąco, żeby co zjeść? Loda. Lód.
Rozumek. No. Są też takie lody wodne, ale to się nazywa wtedy lód wodny. Dobrze, i teraz Wiktoria, ostatnie już pytanie. Nie. Jak nazywa się popularne danie z ziemniaków, które jest smażone na złoto? Na złoto? I jak nazywa się popularne danie z ziemniaków, które jest smażone na złoto? Na taki złocisty kolor. Po usmażeniu ma złocisty kolor. To ziemniaki. Danie z... Kotlety? Złocisty. Danie z ziemniaków. Nie. Są różne odmiany. Nie. Na przykład zakręcone, albo proste, albo bezliskie, tak. Nadia, już ostatnie pytanie do Ciebie. Jak nazywa się warzywo, które jest pomarańczowe i chrupiące? Jest pomarańczowe. Są różne kolory, a to ma jedno. Jeden kolor. Chrupiące jest? Mhm. Tak jest. I zaraz ogłosimy zwycięzcę odcinka. Więc naszą pierwszą edycję z gościem specjalnym wygrywa Nadia. Więc w tym odcinku to już na tyle. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Buziaczki, serduszka, pa!